Jest PiS w ogóle strukturalnie w tej chwili w sytuacji bardzo trudnej, gdzie stracił bardzo dużo wiarygodności i jest jednocześnie w bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej i pod ogromną presją rozpadową wewnętrzną. No to na pewno też będzie miało szansę uruchomić dynamikę rozpadową w PiSie i w ogóle tektoniczne przemiany na polskiej prawicy. Prawdopodobnie PiS się w którymś momencie rozpadnie na kilka zwalczających się partii. Prawdopodobnie wszystkie frakcje, które wyłonią się z PiSu, to będą frakcje, które będą obciążone kompromitacją 8 lat rządów. Bierność i bezradność. To jest charakterystyka 2 miesięcy rządów Donalda Tuska. Wzywaliśmy do dymisji ministrów Siekierskiego i Kołodziejczaka, a minister Kołodziejczak no to się w ogóle zachowuje, jakby nie był wiceministrem w tym rządzie, tylko jeździ sobie od manifestacji do manifestacji. Witam Państwa, Mikołaj Dowiejek, redakcja Goniec.pl, program Raport Gońca z Państwem i ze mną w studiu poseł Konfederacji Michał Wawer. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, na początku tego tygodnia posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wiemy doskonale, że jest to sprawa, która rozgrzewała polską debatę publiczną przez ostatnie lata w związku z podsłuchiwaniem polityków opozycji między innymi. Natomiast również mamy na razie plotki, informacje medialne na temat tego, że mieli być przesłuchiwani nawet najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, podsłuchiwani, nie przesłuchiwani, szanowni państwo, jak na przykład Mateusz Morawiecki, który był przecież premierem, jedna z najważniejszych funkcji w państwie, no i też Ryszard Terlecki, Marek Kuchciński znaleźli się na tej liście, no i ta lista jest o wiele dłuższa, ponoć ma być ujawniona przez Komisję Śledczą, biorąc pod uwagę tą samą atmosferę w PiSie, uważa pan, że to może doprowadzić w długiej mierze nawet do rozpadu tej formacji? Uważam, że tak. Uważam, że jest PiS w ogóle strukturalnie w tej chwili w sytuacji bardzo trudnej, gdzie stracił bardzo dużo wiarygodności i jest jednocześnie w bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej i pod ogromną presją rozpadową wewnętrzną. No wystarczy popatrzeć, jak przez ostatnie 2-3 miesiące wyglądała polityka pisowska, w czasie kiedy cały kraj zajmował się sprawami poważnymi, tak? Zajmował się rozliczaniem obietnic rządu Tuska, strajkami rolników, sytuacją na Ukrainie. Dla PiSu główną myślą przewodnią i główną obietnicą, którą składali swoim wyborcom, to było Wąsik z Kamińskim wrócą do Sejmu. To był temat, który zawładnął tak, całym imaginarium i myśleniem pisowskiej klasy politycznej. To jest model, którego na dłuższą metę nie da się podtrzymać, nie da się funkcjonować jako największa partia prawicowa w modelu, gdzie jedynym celem jest utrzymanie tych stołków, na których się okopali przez ostatnie kilka miesięcy władzy. I myślę, że i to ma tak naprawdę większe znaczenie niż sama sprawa Pegasusa. Natomiast jeżeli wyjdzie na jaw potwierdzenie, tak, bo myślę, że politycy PiSu to się mniej więcej tego spodziewali, że byli podsłuchiwani przez inne frakcje wewnątrz PiSu, ale jeżeli wyjdzie takie oficjalne potwierdzenie, że PiSowcy podsłuchiwali nie tylko swoich przeciwników politycznych, ale też siebie nawzajem w ramach walki frakcyjnej, no to na pewno też będzie miało szansę uruchomić dynamikę rozpadową w PiSie i w ogóle tektoniczne przemiany na polskiej prawicy. No jest już ten moment, gdzie po prostu polska prawica musi się wymyślić na nowo. Potrzebujemy tutaj przemiany, przebudowy, bo tak jak to w tej chwili wygląda, z PiS-em w tej formie jako największa partia prawicowa, no to nie ma szans, żeby odwrócić rozumiem, sytuację na scenie politycznej. Was, no teraz wchodzi Konfederacja cała na biało, tak? Razem teraz też w koalicji, jeżeli chodzi o wybory samorządowe z bezpartyjnymi samorządowcami. Tak, o tym oczywiście zdecydują wyborcy, tak? Tutaj nie będę jakoś uprawiał jakiejś bezczelnej reklamy, że i stawiał prognoz, że to my tę lukę wypełnimy i to my to i nam to się to na pewno uda. Na pewno chciałbym, żeby tak się stało i na pewno będziemy próbować. Na pewno będziemy w wyborach i samorządowych, i do Europarlamentu i przez całą kolejną kadencję będziemy przedstawiać prawicowym wyborcom naszą ofertę, zawierając również sojusze, takie jak właśnie w tej chwili sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami, który radykalnie poszerza nasze możliwości w wyborach samorządowych, sprawia, że wiele więcej będzie miejsc, w których będziemy mieli listy, w których będziemy mieli sprawdzonych, doświadczonych ludzi, których będziemy polskim wyborcom proponować. I będziemy walczyć o to, żeby właśnie tę lukę, która po PiSie zostanie, faktycznie na polskiej scenie politycznej zagospodarować. Czy nam się to uda? No to już będzie decyzja wyborców. No właśnie, bo też z PiSu na pewno może zostać sama struktura, no bo umówmy się, że subwencja partyjna, którą PiS otrzymuje, jest naprawdę niebagatelnym argumentem, żeby tę postać prawną podtrzymywać. No a z drugiej strony, no też z PiSu się mogą wyłonić nowe frakcje, nowe partie, tak jak kiedyś Solidarna Polska między innymi.
które też mogą zgarnąć, powiedziałbym, część głosów prawicowych wyborców. Oczywiście. Na pewno czeka nas taki okres w którymś momencie, w którym na prawicy będzie więcej niż tylko dwie partie, tak? Tak jak w tej chwili mamy PiS i Konfederację, no to prawdopodobnie PiS się w którymś momencie rozpadnie na kilka zwalczających się partii. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Prędzej czy później będzie musiała po takim okresie, powiedzmy, lekkiego chaosu i przedstawiania tych wyborcom prawicy, tych konkurencyjnych ofert, będzie musiała nastąpić z kolei konsolidacja i wypracowanie nowej oferty. Prawdopodobnie nastąpi przed kolejnymi wyborami sejmowymi. No, jako Konfederacja jesteśmy na tą walkę, na tą konkurencję o rząd dusz na prawicy. Jesteśmy gotowi i chętni, żeby brać w tym udział. I no tak jak mówię, tak, ostateczna decyzja będzie należeć do wyborców, ale na pewno mamy tę przewagę, że już w tej chwili mamy swoją bazę wyborczą i że prawdopodobnie wszystkie frakcje, które wyłonią się z PiS-u, to będą frakcje, które będą obciążone kompromitacją 8 lat rządów, tak, te poprzednie dwie kadencje. Trudno sobie wyobrazić, żeby z PiS-u się w tej chwili wyłoniła jakaś frakcja, jakaś nowa siła, która by nie była w ten czy inny sposób umoczona w to, co PiS robił przez ostatnie 8 lat. Zostawmy na chwilę prawicę i Prawo i Sprawiedliwość. Przejdźmy do tego, co jest teraz pod kątem rządów. Rząd Donalda Tuska trwa już 2 miesiące. No i wiemy doskonale, że obiecali 100 konkretów, obiecali różne inne rzeczy też, w zależności oczywiście od części składowych tej koalicji. Jakby pan podsumował to, co się na razie dzieje, jeżeli chodzi o polski rząd? Bierność i bezradność. To jest charakterystyka 2 miesięcy rządów Donalda Tuska. To są miesiące, w których nic się nie wydarzyło praktycznie w zakresie 100 konkretów obiecanych przez Platformę. Te, które oni zrealizowali albo nawet zaczęli realizować, to da się na palcach policzyć. Dzisiaj mieliśmy w Sejmie konferencję na temat sytuacji w rolnictwie, gdzie wzywaliśmy do dymisji ministrów Siekierskiego i Kołodziejczaka, dlatego że przez te 2 miesiące w bardzo wrażliwym obszarze, jakim jest w tej chwili rolnictwo, gdzie mamy protesty, gdzie mamy zalew towarów z Ukrainy, gdzie mamy Europejski Zielony Ład, ministerstwo nic nie robi. Tak? Zostało 0 ustaw, 0 rozporządzeń przez te 2 miesiące. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest pierwsza taka sytuacja w trzeciej RP, żeby Ministerstwo Rolnictwa przez całe 2 miesiące pierwsze rządów nie wydało żadnego projektu aktu prawnego. Na negocjacjach w Brukseli minister Siekierski nie wywalczył nic, dlatego że jedyne, co wywalczył, to odsunięcie o rok przepisów o ugorowaniu, które będą zabójcze dla polskiego rolnictwa i on to ogłosił jako sukces, tak? A to jest tak naprawdę gorzej niż nic, dlatego że to sprawia, że już po stronie Brukseli będzie poczucie, że kompromis został zawarty i nic więcej dla Polski nie trzeba robić, że roszczenia Polski są spełnione. A minister Kołodziejczak, no to się w ogóle zachowuje, jakby nie był wiceministrem w tym rządzie, tylko jeździ sobie od manifestacji do manifestacji, od interwencji poselskiej do interwencji i się zachowuje, jakby nadal był działaczem rolniczym z opozycji, krytykującym rząd, którego w tej chwili sam jest częścią. No to biorąc pod uwagę to, rząd Donalda Tuska i posłowie, ministrowie bronią się tym, że teraz jest czas na audyt po PiS-ie, na sprawdzeniu tego, co się działo, na stworzenie nowych projektów, też dogadania się w ramach koalicji, żeby tutaj jak najlepiej działać. Uważa pan to za jakiś ważki argument? No bo na przykład w przypadku CPK, no to jest taki koronny argument. Trzeba zrobić audyt, trzeba zobaczyć, co ci tam pisowcy zrobili, czy tam nabroili, czy cokolwiek innego. Każdy, kto miał styczność z jakąkolwiek choćby średnich rozmiarów firmą funkcjonującą na rynku, wie doskonale, że robienie audytów to jest coś, co się wykonuje równolegle z wykonywaniem pracy i realizowaniem projektów. Gdyby jakakolwiek firma sobie pozwoliła na to, żeby na kilka miesięcy przestać cokolwiek robić, stanąć w miejscu, i tylko się zajmować audytowaniem tego, co poprzedni zarząd robił, no to taka firma by upadła w tym okresie. A Donald Tusk, jego ministrowie i politycy Platformy się zachowują, jakby można było państwo polskie zamrozić na kilka miesięcy, przestać cokolwiek robić, zająć się tylko audytowaniem i rozliczaniem poprzedników. No to jest absurdalna postawa. I Centralny Port Komunikacyjny jest tu najlepszym przykładem. To jest projekt, który jest... No, w stadium, gdzie po prostu jest szereg różnych rzeczy, które tam się dzieją. Są postępowania przetargowe, są projekty, są plany, są decyzje. I to powinno iść swoim torem,
Tak? Niezależnie od tego, że wymieniają się tam osoby, które są zatrudnione na określonych stanowiskach, niezależnie od tego, że jest to wszystko audytowane, badane, trzeba przyjmować założenie, tak? Że plan, harmonogram działań, który został nakreślony wcześniej, to jest coś, co realizujemy i jednocześnie prowadzimy audyt i w momencie, kiedy ten audyt coś wykaże, no to można zmieniać kurs. Natomiast to podejście, które oni w tej chwili prezentują, że zamrożony jest praktycznie projekt, przynajmniej na to wygląda, tak, z deklaracji premiera Tuska, bo tak naprawdę nie wiemy tego na 100%, i dopiero po tym audycie będą jakieś dalsze decyzje, no to jest absurd, tak, to jest coś, co powoduje, że ostatecznie cały projekt może być o lata odsunięty w realizacji. Czyli uważa pan, że po prostu rząd Donalda Tuska nie będzie sprawczy, tylko to będzie ta stara doktryna ciepłej wody z kranu, jak to się mówiło. Ja nie wiem, czy oni nawet w taką doktrynę mają w tej chwili. W tej chwili doktryna to jest rozliczyć PiS, czyli zachowują się jakby weszli, jakby to była jedna wielka jednostka prokuratury, która weszła i teraz to wszystko ogląda, zupełnie nieodpowiedzialna za to, żeby sprawić, że to wszystko ma działać dalej. No a tak nie jest, tak? Rząd ma przede wszystkim obowiązek sprawić, żeby państwo działało, żeby wszystkie działania państwa, projekty, procesy zachodziły w dalszym ciągu. Ministrowie i premier, którzy jako swoją doktrynę polityczną stawiają wszystko, zawieśmy wszystko, zamroźmy, odłóżmy do zamrażarki, a tylko rozliczajmy poprzedników, no to po prostu nie spełnia swoich elementarnych obowiązków. No to biorąc pod uwagę to, kolejny sprawdzian dla polityków, gdzie też będą mogli zobaczyć, jakie jest ich poparcie społeczne, wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, tak jak już było wspomniane, do wyborów samorządowych porozumieliście się z bezpartyjnymi samorządowcami, a to chyba nie jedyne wasze porozumienie, a jeżeli jeszcze chodzi o wybory europarlamentarne, to są różne prognozy na te oba wybory, biorąc pod uwagę tak, Trzecia Droga ma jakąś tam szansę, no nie wiem, na ile realną, przeskoczyć Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska również ma taką szansę, tam to się wszystko miarkuje. Do wyborów prezydenckich nie będziemy aż tak daleko w przyszłość zaglądać, natomiast biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje na polskiej scenie politycznej, no to się może skończyć potężnymi przetasowaniami, biorąc pod uwagę, że mogą się zmienić władze sejmików, a nawet jest taki sejmik lubelski, który według prognoz, no tam, kto będzie miał większość, zadecyduje jeden z Konfederacji, tak? Jedna osoba z Konfederacji, która się dostała oprócz tej połowy, która jest idealnie między PiS a Koalicję i Trzecią Drogę. Oczywiście, o to też walczymy, żeby przynajmniej w kilku województwach mieć właśnie reprezentację sejmikową taką, żeby to w oparciu o nas musiała być budowana koalicja, żeby mieć szansę w tych województwach na współrządzenie. I walczymy o dobre wyniki po prostu w obu tych wyborach, tak? W wyborach samorządowych idziemy z bezpartyjnymi samorządowcami, poszerzamy w ten sposób i swój potencjał wyborczy, i zasoby kadrowe. Samorządy są bardzo ważne, tak niesłychanie ważne w polityce. Bez zakorzenienia w samorządach bardzo trudno jest jakiejkolwiek poważnej partii na dłuższą metę funkcjonować. Samorządy to jest kuźnia kadr, tak? To jest miejsce, gdzie bardzo wielu przyszłych polityków, również tego szczebla ogólnokrajowego, zdobywa pierwsze szlify, zdobywają doświadczenie, uczą się, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonuje administracja publiczna. Także to jest właśnie ten moment, żeby cały zastęp ludzi świeżych, niepowiązanych z PiS-em ani Platformą wprowadzić do tych jednostek samorządowych i żeby tam zdobywali doświadczenia. Większość z nich pewnie w opozycji, tak, czy to w Radzie Powiatu, czy w Sejmiku Wojewódzkim, ale być może niektórzy właśnie wejdą ten poziom wyżej i po prostu będą współrządzili. Jaki zakładacie cel wyborczy? Bo pamiętamy, że jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, to no, oczekiwania były bardzo duże, biorąc pod uwagę wasz pierwszy wynik. No i potem Sławomir Mentzen wyszedł, no i ogłosił porażkę. Tak, to też wiele osób traktowało jak pewnego rodzaju szok, niespodziankę, no bo skoro macie więcej posłów, większe poparcie, no to dziwnie, że ogłaszacie porażkę. Myślę, że to każdy polityk trochę bardziej we własnej głowie sobie ustala, jakie ma oczekiwania, próg sukcesu, próg porażki. Nie przyjmujemy jako doktryny partyjnej jakiegoś tutaj progu. Według mnie wybory sejmowe były sukcesem, dlatego że powiększyliśmy swój stan posiadania, zbudowaliśmy klub, zbudowaliśmy zdolność do składania swoich projektów ustaw, uzyskaliśmy stanowisko wicemarszałka. No jesteśmy teraz w zupełnie innej sytuacji niż byliśmy w poprzedniej kadencji. Z perspektywy samorządów, no to sytuacja, można powiedzieć, jest jeszcze bardziej optymistyczna, bo w tej chwili no, mamy jedynie garstkę samorządowców na różnych szczeblach gminnych i powiatowych w całym kraju. Wprowadzenie
kolejnych kilkudziesięciu osób, co jest przy tych wynikach, licząc wszystkie tak szczeble samorządu, przy tych wynikach no jest bardzo prawdopodobne, to już będzie bardzo duży sukces, bardzo duże wzmocnienie kadrowe, a możemy myśleć o jeszcze lepszych wynikach, zwłaszcza teraz w sojuszu z bezpartyjnymi. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Zachęcamy Państwa właśnie do pisania swoich opinii na temat wymienionych tematów. No i na jaki wynik Konfederacja może liczyć w nadchodzących wyborach. Zachęcamy również do subskrybowania, lajkowania. Państwa i naszym gościem był Michał Wawer. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.